Wczoraj w Kościerzynie otwarto nową halę sportową przy powiatowym zespole szkół nr 2. W uroczystości wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści, uczniowie, duchowni, kadra nauczycielska, a także przedstawiciele służb mundurowych. Uroczystość została dodatkowo uświetniona przez występy artystyczne uczniów ze szkolnego zespołu Dream Team. Swojej ogromnej radości nie krył w tym dniu dyrektor szkoły Krzysztof Sowa. Rozpiera nas wszystkich radość. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj, 25 stycznia, ta hala sportowa wreszcie została otwarta. No i od jutra, od pojutrza czekamy na młodzież szkolną, która będzie już tutaj kształcić się z zajęć wychowania fizycznego. Tym razem mamy takie szczęście, mamy taką radość, że znajdujemy się w miejscu, który pod względem powierzchni jest pięciokrotnie większy od starej hali gimnastycznej. Ponad 1000 m2 różnego rodzaju boisk, które można podzielić na sektory, co znacznie ułatwi organizację zajęć wychowania fizycznego. Przypomnijmy, że budowę obiektu rozpoczęto na samym początku pandemii w marcu 2020 roku. Ale pomimo tego udało się ją zakończyć w zaplanowanym terminie. Pomysł na tę inwestycję zaczął się już w 2018 roku, tak jak wspomniałam. Dzięki przychylności Rady 5. kadencji podjęliśmy uchwałę o zabezpieczeniu środków i wpisaniu tej inwestycji w wieloletni program inwestycyjny. Natomiast pierwsze ślady finansowe zapoczątkowały w 2019, kiedy otrzymaliśmy dobre informacje o dofinansowaniu na poziomie 50% z Ministerstwa Sportu. Udało się też wśród braci powiatu kościerskiego znaleźć takich przyjaciół, którzy nie tylko nam dopingowali, ale też pokazywali nam możliwości i źródła finansowania. Dlatego dzięki zaprzyjaźnionemu burmistrzowi Michałowi Majewskiemu do nas już w 2019 przyjechała Agencja Rozwoju Pomorza i Bank Gospodarki Krajowej, którzy zaproponowali pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Było to oczywiście możliwe dzięki wprowadzeniu planu zagospodarowania i koncepcji zagospodarowania terenu, na którym się znajduje PZS nr 2. To wszystko spowodowało, że mimo sytuacji niestabilnej do końca na terenie w Polsce, jeśli chodzi o gospodarkę, udało nam się w pierwszym już przetargu wyłonić wykonawcę. I tu muszę powiedzieć, wykonawcę rodzimego z terenu powiatu kościerskiego, firmę EKOZ, która już w marcu 2020 roku rozpoczęła budowę i właściwie niezmiennie do stycznia tego roku wykonała wzorowo inwestycję, którą dzisiaj otwieramy. Całe przedsięwzięcie oszacowano na kwotę ponad 7 milionów złotych, z czego 3,5 miliona to dofinansowanie udzielone z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała część środków pochodziła z budżetu powiatu. Własnych środków to jest ponad 3,5 miliona złotych. Wiemy, że 50% i to był ten moment, w którym te decyzje można było zacząć wdrażać, bo decyzja kierunkowa była tutaj Rada Powiatu. Myślę, że radni każdą taką inwestycję chętnie poprą, natomiast zawsze pozostaje ta strona finansowa montażu różnych źródeł i te 3,5 miliona złotych, które uruchomiły cały ten proces 2,5 roku temu. To była wtedy świetna wiadomość, ale to były tylko pieniądze. Dzisiaj te pieniądze, te 7 milionów złotych, które ta inwestycja kosztowała, to widzimy tutaj każdą złotówkę możemy jej dotknąć i od dzisiaj te pieniądze będą służyć młodemu pokoleniu, uczniom obecnie tutaj uczącym się w technikum, w szkole branżowej, ale też wszystkim następnym pokoleniom. Także mam nadzieję, że
że mury tego obiektu, tego zaplecza socjalnego za chwilę będą się zapełniać portretami mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów krajowych. Będzie też właśnie efekt tego, że na tej sali będą się rodzić talenty. Popularna budowlanka jest największą szkołą ponadpodstawową w powiecie kościerskim. Uczy się w niej ponad 1100 uczniów, którzy do tej pory korzystali z sali, którą wybudowano jeszcze w XIX wieku.